Uczniowie szkoły podstawowej imienia Juliana Tuwima w Ostrowie już od kilku dni żyją świąteczną atmosferą. Razem z nauczycielami i rodzicami po raz kolejny przygotowali jasełka dla mieszkańców tej wioski gminy Brzeźnią. Podczas wieczoru wigilijnego było wspólne kolędowanie, a także kiermasz i loteria fantowa. Pomysł na jasełka urodził się 3 lata temu. Była to inicjatywa Rady Rodziców, grona pedagogicznego oraz uczniów. Chcieliśmy po prostu wspólnie świętować. Teraz jest akurat taki czas, gdzie wszyscy gdzieś się spieszą. Nikt nie ma na nic czasu i każdy praktycznie siedzi u siebie w domu. My chcieliśmy po pierwsze jako szkoła wyjść z taką inicjatywą do środowiska lokalnego, a po drugie w takiej świątecznej atmosferze we wspólnocie szkolnej spędzić ten przedświąteczny czas. Proszę Was, przyjmijcie ją i to dziecko, które nosi pod swoim sercem. Tak, rozumiem Waszą kłopotliwą sytuację, ale niestety nic nie mogą na to poradzić. U nas miejsca nie ma, tym bardziej, że jak widzę, nie bardzo macie czym zapłacić. Chyba nie myślicie, że ktoś przygotuje Was za darmo. Ta tradycja w Ostrowie już jest od kilku lat. Pani dyrektor cały czas ją kontynuuje z nauczycielami. Myślę, że kosztowało to dużo wysiłku, dużo zaangażowania, ale wspaniała sprawa i o tym może świadczyć obecność tak wielu mieszkańców, no w większości na pewno rodziców tych dzieci, ale sama prezentacja myślę, że coś wyjątkowego. Organizatorzy, uczestnicy i zaproszeni goście podkreślali, że takie bożonarodzeniowe spotkanie bardzo zbliża wszystkich, którzy biorą w nim udział. Jasełka. To taki czas, który spędzaliśmy razem z rodzicami, przyszli rodzice, jak ci inni. Wszyscy mieli razem kolędy, czas z bliskimi spędzić. Będziesz matką Zbawiciela. Dziecku, które się narodzi, imię Jezus nadać trzeba. Jego ojcem będzie sam Bóg, który przysłał mnie tu z nieba. Oto ja, służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według Twego słowa. Myślę, że takie wspólne spotkania są bardzo potrzebne, przede wszystkim właśnie w przededniu takich świąt, świąt, które właśnie kojarzą się ze wspólnotą, ze spotkaniami, z wieczerzą wigilijną, to dziś mieli okazję mieszkańcy właśnie razem się spotkać, razem przebywać ze sobą i niewątpliwie zobaczyć swoje dzieci na scenie. Takie spotkania nie tylko przynoszą radość, pozwalają również na chwilę zadumy w ferworze świątecznych przygotowań, przypominają o tym, co w świętach Bożego Narodzenia najważniejsze.